Otwieram zebranie sprawozdawcze za rok 2023 Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Witam wszystkich przybyłych druhny i druhów. Witam zaproszonych gości. Tak, żebym nie pomylił, zacznę od lewej mojej strony. Witam wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego, druha Stanisława Karwasa. Witam pierwszy raz w Smardzewicach jako zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Ernesta Lecha. Witam radną sejmiku województwa łódzkiego, panią Ewę Wędrowską. Witam prezesa gminnego, drucha Edmunda Króla. Witam starostę Tomaszewskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Radnego Rady Powiatu, pana Włodzimierza Justynę. Witam wójta gminy Tomaszów Mazowiecki, pana Franciszka Szmigla. Witam ojca Mariusza Kapcińskiego, naszego proboszcza. Ojca Mariana Tomasika, sołtysa naszej wsi. Witam wiceprezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pana Wojciecha Mincera. Witam byłych prezesów OSP Smardzewice, Czesława Gaworka, drucha Wiesława Wojtaszka. Drodzy Państwo, gościmy w dniu dzisiejszym, czyli w dniu 24 lutego, w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski. Odbyło się właśnie walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj, w tej jednostce, wspaniałej jednostce z przyszłościami, której tutaj widzimy przyszłość przede wszystkim poprzez bardzo wielu młodych ludzi, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zaangażowanych w tą wyjątkową działalność, jaką jest działalność Straży Pożarnej, działalność na rzecz bezpieczeństwa innych ludzi, niesienia pomocy, czasami z narażeniem swojego życia, zdrowia. I widzimy, że tutaj kilkudziesięcioosobowa grupa, która możemy powiedzieć jest zwarta, jest gotowa, chętna do tych działań i podejmuje te działania zarówno na ziemi, jak i na wodzie. Jest obecna w tych wszystkich miejscach, gdzie jest potrzebna pomoc, pomoc drugiemu człowiekowi. Gratuluję bardzo serdecznie zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach uzyskania absolutorium. Ono było przyjęte jednomyślnie. To pokazuje duże zaufanie do tych, którzy zawiadują tą jednostką, ale jednocześnie też pokazuje, drodzy Państwo, że te działania podejmowane są właśnie poprzez rozmowę, poprzez kolektyw, a nie jednoosobowo, czyli został tutaj stworzony na przestrzeni lat wspaniały, wyjątkowy zespół, który się rozumie i który chce działać na rzecz innych ludzi. Jako samorząd powiatowy bardzo cieszymy się, że mogliśmy tutaj również włożyć swoją cegiełkę w zakup sprzętu związanego z ratowaniem ludzkiego życia, że możemy współuczestniczyć w tym wszystkim, co wiąże się właśnie z bezpieczeństwem mieszkańców tutaj na ziemi tomaszowskiej i że ta współpraca, drodzy Państwo, naprawdę przebiega od wielu lat bardzo dobrze i te efekty tej współpracy widzimy podczas różnego rodzaju akcji, podczas również takich działań, które są profilaktyczne i wyprzedzają różne skutki nieszczęśliwych wypadków czy też zdarzeń. Bardzo dziękuję wszystkim ochotnikom, strażakom tutaj właśnie z OSP w Smardzewicach, zarówno ochotniczkom i ochotnikom, bo tutaj podkreślam, że jest sporo dziewcząt, co bardzo cieszy i bardzo wielu młodych ludzi. Gratuluję panu prezesowi za to, że tak pięknie prowadzi tą jednostkę. Dziękuję również za współpracę władzom gminy Tomaszów Mazowiecki oraz wszystkim tym, którzy w tą działalność starają się włączać właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy przebywają tu na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, było na jak najwyższym poziomie. Właśnie zakończyliśmy walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Zarząd
uzyskał absolutorium. 100% głosów uczestników było za udzieleniem tegoż absolutorium. Cieszą nas bardzo osiągnięcia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Fakt, że w roku sprawozdawczym udało się doprowadzić do finału pozyskania przez jednostkę na tyle dużych pieniędzy, na tyle dużych funduszów, że pozwoliło to zakupić samochód, lekki samochód pożarniczy ratownictwa wodnego. To dla nas, będących i usadowionych nad zalewem, jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważną rzeczą. Rokrocznie uczestniczymy w kilkunastu działaniach ratowniczych na wodzie, na Zalewie Sulejowskim, jak i na Pilicy, a także na innych pomniejszych akwenach, gdzie nas wzywają do niesienia pomocy. No na pewno nie udałoby się tego kupić, nie udałoby się tego zdobyć bez pomocy. Bez pomocy Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Gminy Tomaszów Mazowiecki i wielu, wielu innych ludzi dobrego serca, którzy prowadzą przeróżne firmy, co pozwoliło na skompletowanie tych środków i szczęśliwe zakończenie projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie po walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności OSP za 2023 rok, jak również zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem finansowym oraz zostały nam przedstawione plany działalności OSP na nadchodzący rok. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, jeśli chodzi o działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. I tutaj bardzo duże gratulacje dla pana prezesa Przemysława, który bardzo, bardzo się zaangażował tutaj w działalność, w pracę na rzecz środowiska poprzez Ochotniczą Straż Pożarną. Wyniki finansowe no naprawdę robią duże wrażenie. Ostatni zakup lekkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście gratulujemy im tego zakupu i jednocześnie no, podziwiamy ich wytrwałość, ich zaangażowanie i chęć do pracy, do działalności. I tutaj również duże, duże podziękowania dla całego zarządu OSP w Smardzewicach. Życzę im oczywiście, żeby ten nadchodzący 2024 rok, ten przyszły, był dla nich również tak bardzo udany, jak ten poprzedni, żeby służyli nam tutaj jak najbardziej jako społeczeństwu. Jak już żeśmy tutaj na zebraniu się dowiedzieli, Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzewicach w tej chwili już może działać na terenie całego województwa, także tutaj rzeczywiście stali się już taką jednostką elitarną i to jest bardzo, bardzo ważne tutaj dla nas i bardzo mnie jako mieszkańca Smardzewic to cieszy. Bardzo mi miło jest, że mogłem się osobiście też jako radny powiatowy przyczynić tutaj do sukcesu, między innymi do doposażenia tego samochodu, ponieważ tutaj żeśmy jako radni optowali i głosowali za tym, żeby przekazać 25 tysięcy złotych na doposażenie i wyposażenie tego nowego samochodu. Przemysław Grat, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom za przybycie. Podsumowaliśmy dzisiaj 2023 rok w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Udało nam się bardzo dużo zrobić, pozyskać środki z wielu źródeł. Priorytetem był dla nas nowy, lekki samochód ratownictwa wodnego, który będzie służył już służy na zabezpieczeniu rzeki Pilicy, Zalewu Sulejowskiego dla wszystkich gości z całej Polski. Teraz po rewitalizacji zalewu, gdzie tych gości będzie bardzo dużo, jesteśmy przygotowani jeszcze lepiej do tego, aby służyć ludziom, służyć gościom. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, władzom gminy, władzom powiatu, wszystkim prezesom i fundacjom, którzy przekazali nam dotacje,
udało nam się zebrać 400 tysięcy złotych, zakupić ten samochód. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzewicach liczy 75 członków, w tym 32 ratowników, którzy mogą w każdej chwili ratować ludzkie życie, przeszkolonych, tak jak każdy funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. Mamy 3 samochody, jeden średni, jeden ciężki, jeden lekki do ratownictwa wodnego. Mamy drużynę męską, mamy drużynę żeńską, mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, którą właśnie aktywowaliśmy i chcemy młodzież rozwijać. Cały czas do przodu. Szanowne druhny, szanowni duchowie, drodzy zebrani goście, panowie komendanci, panie wójcie, koledzy radni. Z wielką przyjemnością słucha się tego wszystkiego, co zostało przedstawione, odnoszące się do tej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w Smardzewicach w roku 2023. Patrząc na te działania, widać, że ta jednostka jest żywa, że chcecie, aby się rozwijała. Co więcej, ja jestem tutaj zauroczony tą ilością młodych osób, strażaczek, strażaków. To pokazuje, że jednak to działanie osób starszych przynosi określone efekty. Te zachęty związane z taką właśnie działalnością, chociaż konkurencja jest bardzo duża, szczególnie dla młodych osób, żeby się angażowali w tą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, no to jest coś wyjątkowego, to jest coś wspaniałego, co pokazuje, że tu jest wykonywana naprawdę taka tytaniczna praca, żeby takie efekty były, jak dzisiaj słyszymy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za tą waszą działalność w minionym roku, za to wasze zaangażowanie w pracę, w tą misję strażaka, w to wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem mieszkańców zarówno gminy Tomaszów Mazowiecki, jak i jednocześnie mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a mając na uwadze bliskość zalewu również tych wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj spoza naszego powiatu i chcą właśnie wypoczywać w tym pięknym miejscu. Cieszy fakt, że te wszystkie kwestie finansowe, o których tutaj była mowa, pan skarbnik przekazywał, one są pięknie rozliczane, nie ma jakiejś sytuacji niepokojącej, patrząc w perspektywie kolejnych miesięcy czy też lat. I to, że mogliśmy jako samorząd powiatowy jakąś swoją cegiełkę do tej działalności waszej dodać. Dziękuję tutaj obecnym kolegom radnym Włodzimierzowi Justynie, Edmundowi Królowi, którzy zabiegali bardzo mocno, żeby właśnie takie pieniądze tutaj trafiły do tej jednostki. Drodzy Państwo, to się wam po prostu należy. Za to działanie, za to zaangażowanie, za tą wyjątkową pracę, to się po prostu należy. To też jest pokazanie przez samorząd powiatowy, że widzimy, doceniamy i również deklarujemy, że chcemy współpracować w przyszłości. Również bardzo serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju turniejach sprawnościowych w ramach oczywiście tutaj rywalizacji na poziomie czy to gminnym, czy też powiatowym. Ścigacie się, czy rywalizujecie w sposób szczególny tutaj sąsiadami z Twardej i te wyniki są najlepsze na poziomie powiatowym, czego tutaj wam wszystkim gratuluję, bo to pokazuje, jaki macie potencjał, ale też zaangażowanie, które jest, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tych zawodów i przynosi to określone efekty. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze orkiestra, dochodzi wiele innych elementów, które dają taką całość, pokazują, że ta społeczność jest żywa, wrażliwa i chce dawać serce innym ludziom. Obecność tutaj ojca Gwardiana, który też poprzez to właśnie, że dzisiaj tutaj jest, docenia też ten fakt tego wszystkiego, co robicie. Także, moi drodzy, gratulując wam, mam nadzieję, że te kolejne tygodnie, miesiące będą co najmniej takie same, a może nawet jeszcze będziecie starali się zachęcać kolejne osoby do tego, żeby ten potencjał ludzki tutaj na terenie właśnie OSP w Smardzewicach zwiększać.
Dziękuję za tą współpracę. Jesteście bardzo ważnym ogniwem w tym elemencie związanym z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu tomaszowskiego. To jest bardzo ważne, to jest istotne, że są, tak jak powiedziałem na początku, następcy, którzy chcą właśnie pomagać drugiemu człowiekowi. Chcą pokazywać to serce, chcą być potrzebni i chcą po prostu być tym takim wkładem w to wszystko, co nazywamy miłością. Także serdecznie Wam gratuluję tego wszystkiego, co osiągnęliście w poprzednim roku. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, jak powiedziałem, że ta współpraca w tym roku 2024 tutaj na poziomie również samorządu powiatowego będzie bardzo dobrze się układała. Dziękuję bardzo. Druhny, druhowie, szanowny zarządzie, oczywiście gratuluję absolutorium. Nie wyobrażałem sobie, że mogłoby być inaczej. Mając tutaj możliwość współpracy trochę od środka, przyglądając się tutaj działalności OSP w Smardzewicach, byłem przekonany, że to absolutorium będzie i to stuprocentowe, ponieważ pan zarząd cały i wasza działalność na to zasługuje. Tutaj naprawdę można być pod ogromnym wrażeniem waszej działalności, nawet biorąc te środki finansowe, które tutaj zostały przedstawione, to rzadko która OSP, no można powiedzieć, dysponuje takimi środkami finansowymi i tak porządnie, solidnie je zagospodarowuje. Dlatego jeszcze raz przyłączam się do gratulacji. Życzę wam powodzenia, jak najwięcej udziału również w zawodach sportowych, bo wiecie, że to jest bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że też kopiecie piłkę i wygrywacie z drużyną z Zamiedzy, także to mnie bardzo ucieszyło. Także jeszcze raz bardzo duże gratulacje, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Sporo ciepłych słów padło pod adresem strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Smardzewica, za co serdecznie dziękujemy. Przystąpimy teraz do głosowania absolutorium. Komisja rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie i taki też wniosek głosować będziemy na dzisiejszym zebraniu. Pozwolicie, że sobie, że wstanę, żebym widział, jak głosowanie będzie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach za działalność w roku 2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Nie widzę, kto, żeby były osoby przeciwne. Stwierdzam, że zebranie w sposób jednogłośny uchwaliło na dzisiejszym zebraniu absolutorium dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach. Gratulujemy zarządowi.